Witam Was, moi drodzy. Czy zdarzyło Wam się kiedyś tak, że stoicie sobie na imprezie, podchodzicie do osoby, która Was interesuje, po to, aby użyć jakiegoś magicznego tekstu, jak na przykład: czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Czy muszę tutaj przyjść raz jeszcze? I to zawsze działa, albo prawie zawsze, ale najczęściej dochodzi potem do arcyciekawej rozmowy, w trakcie której okazuje się, że na przykład macie wspólnych znajomych i wtedy wykrzykujecie, że świat jest mały. I co bardzo ciekawe, stoi za tym bardzo konkretna teoria naukowa. Według niej nazywanej teorią 6 stopni oddalenia między takim małym żuczkiem jak Radosław Kotarski, a absolutnie niedostępnym prezydentem Obamą, jest zaledwie maksymalnie 6 połączeń, i to za sprawą naszych wspólnych znajomych. Ja osobiście niestety nie znam prezydenta Obamy, więc gdybym chciał mu przekazać na przykład list, to musiałbym do tego zaprzęgnąć swoich znajomych. I tak będzie w tym przypadku. Zacznę od mojego okna na świat, czyli Karola i Włodka z Lekkostronniczych. To są ludzie oczytani w świecie, bywają na salonach. Karol Paciorek chyba nawet kiedyś przybił piątkę Michałowi Pirugowi, w związku z tym byłby to dobry wybór. I tak się składa, że bywali oni kiedyś w telewizjach śniadaniowych, gdzie mieli okazję poznać Marcina Prokopa. Tak się składa, że Marcin Prokop w 2004 roku przeprowadzał wywiad z żoną Adama Małysza, Izabelą. Mieli okazję poznać się przy okazji tego wywiadu. I naturalne jest, że skorzystamy z tego połączenia, dlatego że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że żona Adama Małysza zna samego Adama Małysza. To połączenie jest tutaj oczywiste. I teraz brakuje nam tylko jednego połączenia, jednej osoby między Adamem Małyszem a prezydentem Obamą. To musi być człowiek, który zna zarówno jednego, jak i drugiego dżentelmena. I tak będzie w przypadku prezydenta Bronisława Komorowskiego, który, kiedy Adam Małysz kończył karierę, pojawił się na jego beneficie, a połączenie między prezydentem Komorowskim a prezydentem Obamą jest oczywiste. I sprawdźmy, czy to się zgadza. Mamy jedno połączenie, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Teoria więc w tym przypadku absolutnie się zgadza. Oryginalne badanie przeprowadził znany nam już Stanley Milgram, który w latach 60. XX wieku wybrał przypadkowo swojego kolegę w Bostonie, a następnie poprosił 296 ochotników ze stanu Nebraska, aby spróbowali do niego dotrzeć, wysyłając listy. Oczywiście żaden z ochotników nie znał bezpośrednio kolegi Milgrama, ale nie miało to znaczenia, dlatego że miał po prostu przesłać taki list dalej, do znajomego, który być może zna tego kolegę, albo zna kogoś, kto może go znać. I w ten sposób była to taka metoda ślepego trafu, bo te listy były wysyłane przypadkowo na przykład do ciotki z Bostonu, a nuż zna kogoś, kto może być bliżej tego kolegi. Ale kiedy przeanalizowano te przesyłki, które szczęśliwie dotarły, okazało się, że najczęściej potrzebne było tylko 6 połączeń między ludźmi, aby się to szczęśliwie udało zrobić. I tak właśnie narodziła się ta teoria. Natomiast ona od razu została poddana dość dużej krytyce. Dlaczego? Dlatego, że spośród 100% paczek zaledwie 30% dotarło do adresata. A co z pozostałymi 70%? Milgram twierdził, że zaginęły one w akcji dlatego, że ludzie po prostu je zignorowali. Być może myśleli, że to kolejny łańcuszek świętego Antoniego i nie przesyłali ich dalej. Ale pojawiła się jeszcze jedna krytyka ze strony innych badaczy. Oni twierdzili, że liczba 6 jest tylko średnią, bo czasami wystarczyły 2 połączenia, a czasami było potrzebne aż 10 połączeń. Jednak od tego czasu badacze wielokrotnie przeprowadzali nowe badania, między innymi na zwierzętach, po to, aby sprawdzić, czy Milgram miał rację. Na przykład profesor Duncan Watts z Uniwersytetu Columbia powtórzył eksperyment Milgrama, ale już w rzeczywistości elektronicznej, a w 2008 roku. Eric Horowitz zbudował algorytm, który następnie przeanalizował miliony użytkowników komunikatora firmy Microsoft. I za każdym razem okazywało się, że Milgram miał rację. I też za każdym razem ta magiczna liczba 6 okazywała się być tą właściwą. A jak jest z tym w prawdziwym życiu? O tym opowiada arcyciekawy dokument Bartosza Dąbrowskiego pod tytułem 6 kroków, który naprawdę szczerze Wam polecam. Autor postanowił sprawdzić, czy przypadkowo wybrana osoba w Polsce jest w stanie dotrzeć do przypadkowo wybranej osoby w Meksyku.
ale za każdym razem mówiliśmy o ogromnych sieciach ludzi, którzy wyszukują się przypadkowo, bo przecież nie istnieje taka ogromna mapa połączeń międzyludzkich. Więc pojawia się tutaj pytanie, czy teoria 6 stopni oddalenia zadziała równie dobrze, ale w sieci, którą już mamy dobrze opisaną? Takie coś badał w 1999 roku Patrick Reynolds, który stworzył sieć połączeń pomiędzy aktorami z całego świata, a tylko jednym hollywoodzkim aktorem, czyli Kevinem Baconem. Kryterium jest bardzo proste. Możemy do niego dojść tylko za sprawą jeszcze innych aktorów, którzy grali we wspólnych filmach. To jest w rzeczywistości bardzo proste. Zajrzyjcie w monitor i wspólnie to przebadamy. Weźmy na przykład Bruce'a Willisa. I okaże się, że Bruce Willis kiedyś grał w Śniadaniu Mistrzów w 1999 roku z Raymondem O'Connorem, który spotkał się na planie piratów w 1991 roku właśnie z Kevinem Baconem. To oznacza, że mamy dwa połączenia, jedno i drugie między Bruce'em Willisem a Kevinem Baconem. Ale utrudnijmy nieco sprawę i zamiast Bruce'a Willisa wstawmy tutaj Rysia z Klanu, czyli Piotra Cyrwusa. I co się okazuje? Że aby dotrzeć do Kevina Bacona od Rysia z Klanu, potrzebujemy identycznej liczby połączeń, co w przypadku Bruce'a Willisa. Dlatego, że Piotr Cyrwus grał w Liście Schindlera z Bettą Davidsem i oni również się w 1995 roku spotkali na planie z Kevinem Baconem, czyli mamy również dwa połączenia. Gdybyśmy przeanalizowali całą bazę, to okazałoby się, że średnia liczba połączeń między Kevinem Baconem a dowolnym aktorem na całym świecie wynosi precyzyjnie 3. To i tak jest dużo mniej niż 6. Wejdźmy w tę teorię trochę głębiej. Profesor Laszlo Barabasi doszedł kiedyś do wniosku, że w budowie każdej sieci niezwykle ważną funkcję pełnią tak zwani ludzie skrzyżowania, inaczej ludzie huby. Są to osobnicy, którzy posiadają bardzo wiele znajomych, dzięki czemu kontakt między poszczególnymi elementami tej układanki jest dzięki nim ułatwiony. I nawet kiedy na początku i na końcu postawimy osoby, które mają mało znajomych, to właśnie za sprawą hubów taki kontakt będzie możliwy. I teraz, statystycznie w każdej sieci taki ktoś będzie występował. Weźmy dowolny przykład. Weźmy na przykład mapę połączeń seksualnych. Według profesora Zbigniewa Izdebskiego Polacy mają średnio 4,28 partnera seksualnego w swoim życiu. Ale był pewien gentleman, dla którego taka wartość była liczbą dzienną. Był to Will Chamberlain, znany koszykarz NBA. Twierdził, że w swoim życiu spał z prawie 20 tysiącami kobiet. I co najważniejsze, w dużej mierze ta liczba została potwierdzona. To oznacza, że Will Chamberlain był hubem w sieci połączeń seksualnych. Ale czy pomimo tego, że teoria 6 stopni oddalenia jest niezwykle ciekawa, to nie wydaje się wam, że ona jest całkowicie nieprzydatna? O, Will Chamberlain poleciał. Ale okazuje się jednak, że jest inaczej. W amerykańskiej wojskowej akademii w West Point wykłada się 6 stopni oddalenia, aby efektywniej walczyć z siatkami terrorystycznymi. Zobaczcie, w jaki sposób to działa. Jeśli weźmiemy sobie taką przykładową siatkę terrorystyczną, to najczęściej są tutaj relacje oparte na bezpośrednim kontakcie, a na dodatek są to relacje bardzo głęboko zakamuflowane. Jeśli więc zwalczymy człowieka, który jest skrzyżowaniem, hubem, to w dużej mierze, w wielu przypadkach pozwoli nam to na zniszczenie całej tej terrorystycznej sieci. Poza rzeczywistością wojskową, zrozumienie tej zasady może mieć dla nas kolosalne znaczenie, na przykład w leczeniu pandemii. Bo jeśli na całym świecie, w różnych miejscach pojawiają się ogniska chorób, to wystarczy, że skupimy swoją uwagę na ludziach w skrzyżowaniach i miejscach w skrzyżowaniach, na przykład na dworcach. I wtedy efektywność walki z taką chorobą będzie o wiele większa. Jednak skuteczne i masowe zastosowanie zasady 6 stopni oddalenia. To jest jeszcze przyszłość, a ja tymczasem wam bardzo dziękuję za dzisiaj. No i do zobaczenia następnym razem.